Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. Dzień dobry. Witamy na kolejnym odcinku. Jak widzicie, jadę takim żółtym sprzętem, czyli właśnie sieczkarnią New Hollanda. Nowy nabytek, jakby się ktoś nie pytał. Jakby się ktoś pytał, ogólnie za cały zestaw chyba daliśmy 20 parę tysięcy. Czy Miki, ile? 25 chyba, nie? No, chyba 25 tysięcy. Bo jedna rzędówka nam odmówiła posłuszeństwa, przejechaliśmy jeden przejazd i się zepsuła. No i już pochodzę do Żyda, przyczepy właśnie to są na polu, właśnie z Mikim. A ja się sieczkarnym będę obsługiwał po prostu dzisiaj. Rurę już podniesiemy, Ej, także. to później sobie podepnie najwyżej tą ze siatką, nie? A tą przyczepę zostawię na ten, na gospie. Pewno dychę pojedziesz, nie? No. No i kurtka, o Jezu. I kurtka do Ale szafy. wieje. No, no super. Czemu nie? Czemu nie tnie? Nie wiem, zaraz ci powiem. Zaraz, czekaj. Nie, czekaj. Moment. Dobra, teraz. I teraz jeszcze raz powinna ciąć. No czemu ona nie tnie? Aha, a teraz sprawdź, jak się tnie kiszonka. Czemu się tu nie Na piszą? sezonie. O, cicho tnie. Czekaj, bo Janusz wszedł, moment. O, cicho, dziwne. Janusz tam też pewno rozłożył i tyle. No, coś pewnie naprawił. No, jak komuś się podoba nowy nabyteczek kolejny, to łapka w górę. Szkoda, że Miki jedzie ciągnik, tak to bym sobie zdjęcie zrobił, no ale ciul. No, jakoś dwójkę okiwamy, myślę, temat. Ale jestem tak ludzie zdenerwowany, nie? Że mówię, Matko Bosko. Nie. Tu już nawet nie będę mówił, co się stało, bo to szkoda gadać. Nie. Po prostu. Nawet co z tamtego poprzedniego odcinka spokojnie nie mogę nagrać, bo już było masakra. Nie, no No ale. tak. Bo nagrywam ogólny odcinek jeden po drugim, można powiedzieć. No, bo Tak jakby, nie? ten będzie chyba na niedzielę, bo ten co nagrywaliśmy przed chwilą będzie na dzisiaj. Raczej, no i teraz Miki ogólnie jak to skosimy, to ja idę renderować wszystko po Tak kolei. ci powiem szczerze, że ja bym to już jechał na ten, na gospodę, bo już mam 7400, także No to tam się nie jedź. opłaca 300 kilo. Tak na oko mówisz, że jest to, No tak, wiesz. no. Ja sobie. Ach, idealnie. Ja sobie podepnę tego BSS-a, bo jadę tu poprzeczaj w ogóle. I mocno wyschnięta tak. Jasne, jest. Może To przystawkę jest. się rozkłada, wiesz, i dlatego nie chciała ciąć. Może. A dziwne, bo komunikator powinien wyskoczyć. No z tym BSS-em to jest jakiś ewidentnie problem, nie? To w ogóle nie chce ciąć na niego? W ogóle. No co ty gadasz? No, strasznie dziwne rzeczy. Ej, to weź zresetuj tego BSS-a, a ja wezmę go ze sklepu. Dobra, nie wiem, bo ja wysypywałem nawet z To niego. zrób trochę cięcie. Nie, no to tam wisz. To się poczeka tę chwilę, masz tu go. Na sklep. Dobra, zgasimy sobie sieczkarnię, poczekamy za Mikim. Ty, ale fajnie się na balkonie wysiada. Zamknijmy drzwi, żeby tutaj nam nie zawiało zbytnio. Zrobimy zdjęcie jeszcze na miniaturkę. Taki o nowy nabyteczek. Trochę lipnie to wygląda, bo taka jeszcze fajna jest sieczkarnia New Hollanda. Też tylko, że tak jakby bez tych tylnych kół dużych, bo to jest tak jakby dom tylko na zmienionych teksturach. A tamta jest taka ładniejsza. Zobaczymy co tu Miki, jak tu on jedzie pomału. Tam zostawię, nie? Nie no, weź dwie. Tą i tamtą. No, pryzma, widzicie, się sypie. Wykorzystuje zaczep automatycznie. Baloty się kiszą. Przyczepa pryka, bo tu stoi na baloty trochę innym miejscu. Bo tutaj byśmy się na kieszonki nie położyli, bo to gruz. A tak to przyczepą, to tam się z oponą nic nie powinno stać. Widzicie, mały zatorek znowu odpoczywa. Choć odpoczywa, no w zeszłym odcinku miał co robić, ale tak to odpoczywa cały czas praktycznie. A co w zeszłym odcinku miał co robić? No, wijał. Łe tam, kurde. Po Łeka. 30 byś tą owiarkę podpiął. O Boże, nie wiem czy tyle wejść hydraulicznych by było. Jak dwa są mały potrzebne. Aha, no to zależy jak czy ktoś ma, bo ja nie mam. O Boże, patrz na jak to będzie to fundala. No ale dobrze, do tej autosanki nałożyliśmy te nastawki, bo dziwne, że się coś nie chce z tego BSS-a.
Kurde, tu krzoki są. O Boże, połamie zaradyszel tam. Mała On już wtopa. był raz spawany. Mała wtopa, można powiedzieć, na odcinku. Dobra, jazda. Nasz przyczepę skoczymy i będziemy jechać. Może pała w siatkę nie wsadził, jak O dał. Boże, jak mnie hamuje. Aha, to jedź, 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 no. To jedź, ja tu sobie będę patrzał i będę szedł pomału sobie. Ale nie, no ładny zatorek. No, je, no zatorek nie powiem, bo się nie nudzi. Dwunastka też się nie nudzi, ten mały zatorek się tylko nudzi. No tak, no teraz już tak, no bo w sumie on co, zostanie do nawozów i do oprysków. No, No i jeszcze. tak do oprzętu, jak do beczki na wodę. No i siewnik jeszcze, Amazonkę. Czy pociągnie. Bo kukurydzę on tam niby ma te konie, ale nie ma. No. Ostatnio było nagrane, jak dwunastką było siane, ale no wtedy się te odcinki zrąbały. Jak ktoś tam oglądał poprzednie odcinki, to wie. Tego No. BSS-a może tu zostawię, nie? No. Albo nie, daj wpierw BSS-a, zobaczymy. Odepnij tą autosankę gdzieś z boku i najwyżej ja sobie daję autosankę. Czulu, bijemu, tutaj tak już powinien mieć to wymucone. O Boże. Jak nie muci, to znaczy, że już nie wymuci, nie? Tak. No tak. No dobra, niby łapie. Ale nie sypie. Podjedź na bliżej. O, o, o. O! Cicho. Sypało 20 kilo. O Boże. Sypie coś? Sypie. Sypie. Dobra. No to jedź, nie hamuj. Dycha i kurtko do szatni. Tu przejedziesz, jedź. Ale dziwne, że tak dziwnie jakoś łapie na tego BSS-a. No tak z tyłu tylko. Się nie, no, że tak ciężko ma załapać ta sieczkarnia. Widzicie, nawet na stawki musieliśmy dojść, bo coś dziwnie, że ten, że nie chciała kosić tam ta sieczkarnia. Bo za wysoko miała. No właśnie, nie, ona coś, kurde. To do zatora, do kabiny by sięga, żeby nasypać. Ale wielka jest, bo żadnej awarii też nie było, bo to wiecie, tak kupimy, tam wiecie, w nocy o północy. Wiadomo, pół zbiornika paliwa, aby 500 litrów. Dobra, jestem pełny. Dobra, to jedź, a ja sobie jadę A ty po... sobie weźmiesz po autosankę, nie? No, a ile tak bez nastawek tam wejdzie tak na oko? Teraz szóstka taka. Tak, Tak dobra. dużo. Dobra, żeby potalerzowany zbytnio dużo nie jeździć, żeby gaś ta bruna aktywnie dość ciężko nie miała. A może sobie Nie no, zdać chyba inny. najwyżej trochę przybierzemy tą talerzówką, nie? No, tam ja wolę po średnisku jechać. A nie no, machina, kurde, konkretna. A liście tam zostają? Patrzałeś na pryzmie, jak wysypałeś? Ładnie tnie. Ładnie, nie. To dobrze. Mieli dobrze. To dobrze. Ja Ziarna też są zazwyczaj przepołowione, także. ta... No to dobrze. Czekaj, no bo nie mogę coś podpiąć. Muszę sobie wyjść, sam podpiąć. O, pyk. I lecimy dalej z tematem. Kurde, nie wiem jak ta sieczkarnia też głośno chodzi, ale dobra, może. Może będzie dobrze. No ciul. Najwyżej będzie źle, no ale za to sorry z góry. No. Kukurydzy trochę więcej w tym roku, chyba nie drzeszem, jest nasiane. I te drugie nastawki założyłem, może załapią. No, niestety awaria właśnie tamtej jednorzędówki naszej, no, Bo pokrzyżowa. pękła stolnica i za dużo roboty. Poszła w bęben, koniec. I znaleźliśmy tutaj w okolicy, tam 50 km, to się dojechało na kołach, jak to mówi się. No, żadną główną drogą, takimi bocznymi w miarę tak. Lawetę nie było trzeba wynajmować. Kurde, no kiedy chcesz sobie zrobić zdjęcie i sobie ładnie przypozujesz, ale zrobisz omijaka i musisz cofać. No super. Dobra, jeszcze raz. Dobra, cyk zdjątko, cyk zdjątko. A dojedziesz do końca? No lekko. Zobaczymy, czy na te drugie nastawki by je chciało sypać. O, by sypało, nie? No kurde, szkoda tak zdejmować na kiszonkę specjalnie, nie? Cześć, Kurde. dwóch. Za dwu, ale na ile to za dwu, Mikuś? Dobra, do końca jednak nie dojechałem. Tam kręci kołami na pełnej są, chłop.
No poziom. Ja se pocofnę. A szerokie opony też ma. Boże, takie dostać do na wulkanizacji to masakra. Ciężko będzie. Wienek, no kurde, co jest? Ja nie wiem, nie mam pytania. Dobra, ludzie, widzimy się zaraz, bo Miki tam wymutował się, a tutaj coś, jakieś problemy mamy. Zaraz się widzimy. Dobra, jesteśmy już z Mikim po małej przerwie dla was. I ogólnie ogarnąłem taki patent. No, ogólnie Michał ogarnął taki patent. No, że obiad mam, ale to ta mniejsza. Taki patent, że Miki sobie będzie po prostu łyżką ładował. Ale jak będziesz miał 3 tony, to wysyp, nie? No już mam. No to wysyp, to ja wezmę. Dobra, czekaj chwilę. Ogólnie Dwie tylko mi jak ty nadspałeś. Miki łyżką dobrze podjedziesz, nie? To ja ci mogę na łyżkę sypać od razu. Tak? Tak, bo miałem potem, że ten rozładuj na łyżkę. No to chodź, no tu, stój. O Boże. To podjedź dobrze. Dobra. Dobra, widzicie takie kurde kombinacje, bo nie Nie, ma to już pasuje, miejsca. jak na łyżkę, to można, to pasuje. No ale ja do końca teraz dojadę lekko, nie? Ten zbiornik, można powiedzieć, jest pojemny. No, Tu. bo na tamtą przyczepę coś nie idzie sypa, to stwierdziłem, że przyciągnę tu dwunastkę Zetora i będziemy tak ładować. No, ale co tam. Mam trochę więcej roboty, ale nie za dużo, nie za mało, nie za dużo. Miki tam już pierwszą łyżkę ino zasypuje. Tak, tak. No, ja już tu kolejną łyżkę mam, więc jak chcesz, to możesz podjechać. Tak na oko jest, nie? Bo. Na oko to jeden w szpitalu umarł. No. Boże. Ile razy ja to słyszałem już. Dobra. Już, dawaj, dawaj jeszcze. Czekaj, 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 no stój, no. Dobra, teraz to już dwie mam prawie łyżki. Uważaj. Podjedź bliżej. I na dół bardziej. Od siebie łyżkę. Ale teraz już nie kombinuj. Dobra. No, prawie dwie łyżki, nie? Dobra, jazda dalej. No, widzicie trochę kombinacji, no ale co, no trzeba, no bo co. Farming, realność, ale nie wiem czemu właśnie ty nie chcę sypa na tamtą przyczepę, no ale kurde. Znaczy na tamtą przyczepę się sypało, nie? Jak na innej mapie. No, bo jeszcze nie, a to wtedy była sieczkarnia oryginalna, też nie, może też od tego, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, ale kurde, coś tu siada, ta sieczkarnia, no ale fakt faktem padało dzisiaj. O bo... Pewno deszcz. No bo siada trochę na tym, tam, ten, pouprawionym. Tutaj aż tak nie, ale tak pouprawionym, to chyba. No. No, już prawie koniec pola. Zobaczę. A właśnie, no. Mogłem ci wysypać wszystko na ziemię. Zaraz ci wysypię. Mogę nie podjeżdżać, to bym na ziemię ci wywalił całą przyczepę tutaj. Dobra. Tu mogłeś to wyjść, ale mniej się zaraz szybko jedzie. No tamten kawałek w koło to się pomęczysz. No. Łapkę w górę możecie zostawić jak chcecie. Trochę dużo cień na tym odcinku, trochę dużo przypałów, ale no co zrobisz, no polski modding w sumie nie było, tak? Daj ze dwóch. Ta sieczkarnia jest za granicą, przyczepa też. Miki znowu poszedł na ZW, ja też będę zaraz musiał znowu iść. No i tak to już jest, jak widzicie. No ale to standardowo, znaczy standardowo, w sobotę to już tak jest, bynajmniej będziecie tam u niego. Bo też trochę tutaj się zdenerwowałem dzisiaj, ale to tam będę was tutaj wtajemniczał. Dobra, nawrócimy sobie. Tu z przyczepą. Dum, 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 dum. Ale laszki to ma szerokie takie czekania. Nie wiem, gdzie my ją schowamy w ogóle. Może z bizonem sobie została. Zobaczymy, zobaczymy. Bo wynajmować nam się nie opłaca, bo tu mówią, że na hektar to im się nie opłaca jechać taką dużą sieczkarnią, co oni tam mają. Tam kiedyś widziałem ją. A jedno rzędówki kolejny szukać znowu, by wysiadło coś. Lepiej już kupić trochę większą, może się powjeżdża też do jakichś gospodarzy, zobaczymy. Czy będą chcieli wykorzystać z naszych usług, a jak nie, to nie. Prosić się nie będziemy. No, dla siebie wystarczy taka sieczkarnia, nawet za długo z nami myślę, będzie, bo. Kurde, jak się nie zepsuje długo, nic poważnego nie siądzie, no to myślę, że będzie z nami długi czas dosyć. No.
No widzicie, no trochę nierealnie, no bo mało kto sypie tryzny z kiszonki na polu, ale jak już sypią, to od razu kiszą, nie wiadomo. Ale na przykład właśnie jak tam pana Snella, jak ktoś tam śledzi, to trawę sypali właśnie na łące i ładowali po prostu na większą przyczepę, no chyba większą przyczepę i odwozili to większą po prostu, nie tą mniejszą. No, ale Mikiego nie ma, kurczę, a ja bym może już ten odcinek zakończył, bo to już dosyć tam parę minut jest, chyba coś koło 20 myślę będzie. Także możecie zostawić kciuka w górę, subskrypcję, jeżeli nie subskrybujecie. I trzymajcie się do kolejnej. Na razie, cześć!